Sebastian, wreszcie wracamy do Częstochowy, wracamy na Limanowskiego 83. Ogromne emocje, fantastyczne widowisko, super doping na trybunach i remis 2-2 z Lechem Poznań. Jak na gorąco oceniasz wynik tego spotkania i ogólnie to, co się tutaj działo dzisiaj na naszym stadionie? No tak, no zarówno możemy czuć niedosyt, jak i nie możemy też być smutni, ponieważ no wydaje mi się, że zawodnicy Lecha tak samo jak i my w tym spotkaniu czuli, że mogli nawet zwyciężyć, no, ale wiadomo też, jak to wyglądało z przebiegu spotkania. Wygrywaliśmy 2-0, mieliśmy sytuację na podwyższenie wyniku, który rzeczywiście by zamknął ten mecz, no ale później zdarzyło się tak, że straciliśmy dwie bramki i rzeczywiście różnie to się mogło potoczyć, dlatego też cieszymy się z tego, co jest. Szanujemy ten punkt, nie daliśmy odjechać Lechowi w tabeli. Wiadomo, też nie zbliżyliśmy się, no, ale też musimy to szanować i jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni, że wróciliśmy do Częstochowy, bo naprawdę wszyscy, zarówno zawodnicy, jak i kibice, daliśmy fajne widowisko, fajnie się grało i fajnie się to pewnie oglądało. Sebastian Musiolik dzisiaj wpisał się na listę strzelców. No, jako napastnika musicie to cieszyć, no bo wiadomo, że te bramki napędzają. Tak. Miejmy nadzieję, że napędzą mnie, bo tych liczb troszeczkę mi brakuje, więc jestem z tego bardzo zadowolony, dlatego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nie jest to ostatnia. No to jeszcze zapytam Cię o te kolejne spotkania, bo początek sezonu był bardzo intensywny, teraz przerwa reprezentacyjna, no ale teraz znowu wracamy na takie wyższe fale, bowiem za tydzień zacznie się prawdziwy maraton, mecz ligowy ze Stalą Mielec, potem Puchar Polski, Legia, potem dwa mecze tutaj w Częstochowie, więc będzie się działo, ale trener ostatnio podkreślał na konferencji, że jesteście na to gotowi, że ten okres ostatni na przerwę reprezentacyjną został dobrze wykorzystany. Tak, no, potwierdzę te słowa na pewno, bo dobrze przeprowadziliśmy ten okres, jesteśmy przygotowani, już nawet wcześniej byliśmy przygotowani, pokazaliśmy to parę tygodni wcześniej, gdzie graliśmy na kilku frontach, dlatego też wydaje mi się, że dla nas, zawodników, jest to super okazja, bo naprawdę najlepsze, co może być w piłce, to granie meczy. No, będziemy mieli tą okazję, że będzie ich więcej, więc czekamy i patrzymy w przyszłość. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.